Gość poranka. Dzień dobry. Dzisiaj zabieram Państwa do Mławy, do Urzędu Miasta. Rozmowa z Magdaleną Grzywacz, rzeczniczką, o tym, jak Mława przygotowuje się do zimy. To jest kilka aspektów, bo nie chodzi tylko o drogi, chociaż o nich też będziemy rozmawiać. Chodzi o osoby, którym pomóc trzeba. W Mławie niedawno zebrał się sztab kryzysowy. Dyskutowano o pomocy bezdomnym, co Państwo ustalili. Dzień dobry. Zebrał się Miejski Sztab Kryzysowy i to już było nasze spotkanie kolejne, ponieważ od kilku lat dbamy o to, aby Mława była dobrze przygotowana w okresie zimowym, szczególnie orientując się i szczególnie dbając o osoby, które są najbardziej potrzebujące w tym czasie, czyli osoby samotne, niezamożne i osoby bezdomne. Wiemy, że przy ostrych zimach, przy ostrym mrozie w Polsce co roku giną ludzie, którzy nie są w stanie o siebie zadbać. Dlatego my czujemy na sobie ten ciężar obowiązku, aby zadbać o tych, którzy no, w jakiś sposób i z różnych przyczyn nie mogą tego zrobić samodzielnie. W skład tego sztabu, który corocznie się spotyka, wchodzą zarówno pracownicy Urzędu Miasta, naszych jednostek, m.in. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, jak również sanepidu, szpitala i służb mundurowych. Przyjeżdżają do nas i zawsze gościmy bardzo serdecznie osoby związane z dwoma ośrodkami nam najbliższymi, ośrodkami dla bezdomnych, czyli z Markotem w Mionczynie oraz Fundacji Leśne Zacisze, ponieważ tam również trafiają bezdomni z miasta Mława. Z bezdomnymi to jest tak, że niestety nie możemy mieć do końca wpływu na to, gdzie tych ludzi kierujemy i czy ten ośrodek, w którym oni się znajdują, jest blisko naszego miejsca, czy nie. Ponieważ czasami zdarzają się takie sytuacje, że bezdomni wskazują konkretne miejsce, gdzie chcą się udać i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ma obowiązek stworzyć im warunki, czyli na przykład kupić bilet, aby tam dojechali. W tej chwili Mława ma 21 osób bezdomnych, które przebywają w 7 placówkach i z nimi mamy właśnie podpisane umowy. Ale dwa są nam najbliższe, w Sokołowym Kącie oraz w Mionczynie. Będzie zbiórka darów dla osób bezdomnych po to, żeby pomóc przetrwać im zimę. Kiedy ta zbiórka, jakie dary można przynosić i gdzie? Zbiórka też już jest taką tradycją coroczną, ponieważ osoby bezdomne, które trafiają do ośrodków, wymagają zupełnie zmiany odzieży, także no, bardzo gruntownego mycia. Więc cała odzież, która jest na nich, ona trafia od razu do koszy na śmieci, a oni potrzebują czystej odzieży, czystego obuwia. Potrzebna jest także pościel i środki higieniczne. I właśnie w tej sprawie zwracamy się do wszystkich mieszkańców Mławy, aby takie rzeczy, czyli odzież i obuwie, szczególnie męska, bo tak na to mamy największe zapotrzebowanie, a także pościel, koce oraz środki chemiczne, przynosili w dwa miejsca. Do szpitala i tam można pozostawiać te rzeczy praktycznie przez cały tydzień w szatni do godziny 20 lub do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Narutowicza 6, który jest gotowy przyjmować wszelkie dary w godzinach pracy urzędu, czyli od godziny 8 do 16, od poniedziałku do piątku. Zbiórka dla bezdomnych potrwa do kiedy? Czy to jest jakiś ograniczony czas? Czy te dary można przynosić przez całą zimę? Tak, czekamy na chętnych i osoby, które poczują się poruszone tym komunikatem przez całą zimę, bo praktycznie ten czas jest no, wyjątkowy i wiadomo, że w bardzo intensywnych momentach w naszych ośrodkach przebywa nawet 200% osób niż mamy do tego przystosowanych miejsc. Ale to są sytuacje kryzysowe, z którymi trzeba sobie poradzić i wtedy odzież i pościel oczywiście, środki chemiczne jest zawsze bardzo potrzebne. Państwo szykują się także do tego, jak zadbać o drogi zimą, co no, raz bywa łatwiejsze, raz bywa trudniejsze. To zależy od tego, jak będzie wyglądała sytuacja z pogodą. Czy mają Państwo już przygotowany piach na przykład?
Mamy już zamówione 60 ton soli i 60 ton mieszanki soli z piaskiem. Nie wszystkiego od razu nie ściągamy do miasta, bo to wymaga specjalnego składowania, ale jesteśmy umówieni na sukcesywne dostawy. Natomiast po cichu liczymy, że zima tegoroczna będzie równie łagodna jak ta w ubiegłym roku, ponieważ jasne jest, że duże opady śniegu, śliskość na jezdniach to są potężne koszty dla każdego miasta. Wywożenie śniegu z najbardziej newralgicznych skrzyżowań generuje olbrzymie koszty. A czy mieszkańcy będą mieli wyznaczone jakieś miejsca, gdzie ten śnieg także będą mogli wywozić? Tak, myślimy o tym i jeżeli tylko pojawi się śnieg w ogóle, będziemy informować o tym, gdzie ewentualnie ten śnieg w nadmiarze można wywozić. Natomiast dosyć istotne jest przypomnienie o tym, że wszyscy ci, których posesje przylegają do chodnika, są zobowiązani do tego, aby usuwać śliskość tych chodników i bardzo prosimy dla naszego wspólnego komfortu życia i dlatego, żeby nam się mniej stresowo żyło, aby pamiętać o posypywaniu chodników przed domem piaskiem. Dziękuję bardzo. Magdalena Grzywacz, Urząd Miasta w Mławie, była dzisiaj gościem poranka. Dziękuję również. Gość poranka.